Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Podczas wystąpień klubowych przedstawiciel klubu parlamentarnego Ruch Palikota zaproponował, aby źródłem sfinansowania skutków poselskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były środki pochodzące z wynagrodzeń odebranych nauczycielom za pracę dydaktyczną związaną z katechezą. Warto dodać, że katechezę prowadzą nie tylko księża i siostry zakonne, ale również osoby świeckie. Katecheza nie jest obowiązkowa, można wybrać inny przedmiot. To skandaliczne, bezprecedensowe wystąpienie posła uderza w uczucia religijne miliony Polaków. W kontekście tego absurdalnego wystąpienia kieruję pytanie do pana ministra. Czy można ustawowo pozbawić nauczycieli wynagrodzeń za pracę, a pochodzące z tego tytułu środki budżetowe przeznaczyć na pokrycie proponowanego rocznego dodatku pieniężnego dla emerytów i rencistów?